Kazimierz Tetmajer, koniec wieku. Przekleństwo tylko dziki, kiedy się skaleczy złożyczy swemu bogu skrytemu w przestworze. Ironia, lecz największe z żyderstw, czyż się może równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy. Wzgarda, lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem, którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona. Rozpacz więc za przykładem trzeba iść skorpiona, co się zabija, kiedy otoczą go żarem? Walka, ale czyż mrówka rzucona na szyny może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie? Rezygnacja, czyż przez to mniej się cierpieć będzie, gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny? Byt przyszły? Gwiazd tajniki, któż z ludzi ogląda, kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie? Użycie, ależ w duszy... Jest zawsze coś na dnie, co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda. Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy, dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? Jakaż jest przeciw i złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku? Głowę zwiesił niemy. Nie jestem specjalistą, ale mogę coś o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o genezę utworu, to utwór został wydany w 1894 roku. Kazimierz przerwa Majer, znany bardzo poeta, to jest jeden z jego najsławniejszych utworów. Punktem zaczepienia dla tego utworu jest dekadentyzm. To był ten okres młoda Polska, kiedy poeci porzucili już nadzieję. Po Na prostu się zrobiło trochę, trochę smutniej. Wszystko dąży ku upadkowi, no i tak samo ten utwór jest takim nastroju ponurym, raczej takim, że nie ma już nadziei. Nic już się nie uda. Właściwie nie ma dobrego wyjścia. I tak źle, i tak niedobrze. Koniec wieku XIX jest często uznawany za pewien taki manifest młodej Polski. No więc warto go oczywiście znać, jeżeli chodzi o młodą Polskę. Hmm. A teraz do analizy. Zaczynając może od liryki, to mamy tutaj lirykę inwokacyjną. Inwokacyjną, czyli lirykę adresata, to znaczy do osoby, tak? No tutaj wypowiada się oczywiście, jak ktoś przeczytał cały wiersz albo posłuchał, to na końcu wiadomo, że podmiot liryczny mówi do pewnego adresata jakiegoś człowieka z końca wieku XIX. Tu też, tu też się pojawia apostrofa na samym końcu, czyli człowiecze z końca wieku. Tak, apostrofa, bezpośredni zwrot do adresata. Stąd liryka inwokacyjna. Podmiot ujawnia się w pewnym sensie. Jest to podmiot zbiorowy. Mówi o sobie w pierwszej osobie liczbie mnogiej, używa czasowika wiemy, który ewidentnie na to wskazuje. Poza tym wiersz ma budowę regularną, składa się z pięciu zwrotek Każda zwrotka ma cztery wersy i 13 sylab. 13 sylab w każdym wierszu możecie kojarzyć z jakichś takich innych, mało znanych utworów polskich pisarzy, jak na przykład Pan Tadeusz, Adama Mickiewicza. No i rymy w wierszu mamy A, B, B, A, tak zwane żeńskie, okalające, czyli na przykład skale czy rzeczy, patrząc na pierwszą zwrotkę, albo przestworze morze. Dobra, wracając jeszcze do tego, co tam mamy w wierszu, to występują oczywiście pytania retoryczne, właściwie w każdym zwrotce na samym początku, czyli tam. Przekleństwo, ironia, no i na sam końcu, czyli cóż więc jest. Oczywiście bardzo dużo epitetów, jak w wielu, wielu wierszach, tylko że tutaj jest dużo epitetów. Rzeczywiście często tych epitetów pojawia się tylko kilka, a tutaj jest sporo. No i nie zapominajmy o metaforach. Na przykład, włócznia złego. Włócznia złego symbolizuje oczywiście zło, trud, los. I występuje w wersie, jakaż jest przeciw włóczni złego, twoja tarcza. że z końca wieku. Jeszcze a propos budowy wiersza, mamy tutaj również przerzutnie, czyli niektóre kwestie zaczynają się w jednym wersie, a kończą w drugim. W kwestii interpretacji, to mam do powiedzenia tylko tyle, że bardzo dobrze podsumowuje to moim zdaniem. To sławne powiedzenie i tak źle, i tak niedobrze. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć po prostu jeszcze inny utwór, który jest bardzo krótki. To jest bajka z i przypowieści Ignacego Krasickiego, Pan i Pies. Ona brzmi w ten sposób. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził. Obili go na zajutrz, że pana obudził. Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał, ten dom skradł, psa obili za to, że nie szczekał. Tutaj cały ten wiersz jest tak napisany właściwie. Zobaczcie, widać, że dekadenci po prostu porzucili już nadzieję we wszystko. I pyta podmelirycznie pyta przechodnia, czy kogoś w postaci, można powiedzieć, wywiadu dosłownie. Co robić? Co w tym momencie, pod koniec wieku, jakie wartości jeszcze? jeszcze mają sens. I co więcej, patrzcie, robi to przeciwieństwami, robi to parami, to znaczy jest przekleństwo, ironia, jest wzgarda, jest rozpacz. Więc i tak źle, i tak niedobrze. Koniec końców nie dowiadujemy się nawet, czy człowiek w wieku XIX coś odpowiedział. Wiadomo tylko, że głowę zwiesił niemy i tutaj utwór się kończy. Nie wiemy nawet tak de facto, czy to ten człowiek w wieku XIX odpowiadał na pytania, czy podmiot liryczny zadawał te pytania i sam sobie odpowiadał. Nie wiemy tego. Wiemy natomiast, że jest to po prostu wiersz o tym, jak bardzo ludzie końca XIX wieku byli przybici, jak bardzo uznali, że nie ma już nic, nie ma nadziei po prostu. Pozytywizm, który był wcześniej się nie sprawdził, romantyzm, który był jeszcze wcześniej, w sumie też się nie sprawdził. I nie do końca wiadomo, co robić. Po prostu ludzie już. ludzie już po prostu się poddali trochę. Stąd dekadentyzm. Dekadentyzm to jest słowo sztandarowe młodej Polski. Taki dzisiaj trochę sputniejszy wiersz. Tym razem ale mam nadzieję, że jesteście trochę bardziej usłuchani. Wszystko u Was dobrze. No i zapraszam na następny jakiś odcinek. Kolejne fajne wiersze mam nadzieję że będę czytał. A zostawcie lajka, zostawcie komentarz dla zasięgów. Zawsze to tam więcej się na YouTube wyświetli innym osobom. No i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.